pan ma jakieś takie spostrzeżenia w tym sezonie, które mógłby przekazać sadownikom na temat ceny jabłek, plonu, tych oburzeń, tych, przede wszystkim tych emocji, które teraz są, bo ten rok jest bardzo burzliwy, jeżeli chodzi o emocje negatywne wśród sadowników, prawda? Tak, i to trzeba zrozumieć, bo sadownicy inwestowali ogromne pieniądze w to, co robią. No i teraz spotkali się nagle z taką sytuacją, że ten ich produkt w sklepach jest bardzo drogi, natomiast w sprzedaży takiej no bezpośredniej z gospodarstwa no jest niesamowicie tani. No sami Państwo wiecie, ile kosztuje w tej chwili realnie kilogram jabłek, jak ktoś chce sprzedać od razu prosto z pola w skrzyniopaletach. Nie jest to jego wina, że rynek do tej pory wyglądał tak, że sadownik mógł wyprodukować, sprzedać to od razu jesienią. On się na to nastawił i w pewnym momencie okazało się, że on nie ma gdzie tego zbyć. No, winą największą naszą, według mnie, i taką bolączką, to jest to, że jesteśmy całkowicie niezorganizowani i działamy indywidualnie. Tak samo indywidualnie działają grupy i te podmioty, które już funkcjonują, jak i same gospodarstwa. I de facto zamiast ten rynek coraz bardziej organizować i konsolidować, to u nas robi się coraz większa konkurencja, która w zasadzie staje się zabójcza dla sadowników. No dobrze, a panie Jacku, pan już jest po zbiorach czy w trakcie? No u mnie jest taka specyficzna sytuacja w tym roku, bo miałem tu w Małej Wsi, akurat siedzimy tu w Małej Wsi, więc tutaj był duży grat i jabłka nie nadawały się, więc ja w pewnym momencie podjąłem decyzję po tych już dużych opadach gradu, że wszystkie te owoce, które mam tutaj, muszę przeznaczyć na przemysł, natomiast mam dwie działki oddalone tam o 15-25 kilometrów od tutaj od domu i tam miałem... Na jednej mam śliwy, były normalne plony, znośne, takie dość wysokie. Na drugiej mam jabłka i też plony są normalne, owoce są dobrej, bardzo dobrej jakości. Natomiast stanowi to może 30% produkcji mojego potencjału, ale 70% grat. Okej. Czy jest taka, wiadomo, koszt wzrosły, nawozy wzrosły, ceny prądu wzrosły, wszystko wzrosło. W 2018 roku był wykład doktora Klimka, jeżeli się nie mylę, tak, gdzie była mowa o tym, że koszt produkcji 1 kg jabłek deserowych wynosi 71 groszy. Tak, ja często o tym mówiłem. Tak, ale jest rok 2021. Ile to jabłko powinno kosztować teraz przy obecnych tych cenach prądu, energii, ropy, nawozów, tego wszystkiego? Pracowników też o tym nie zapominajmy. No i jabłka powinny kosztować powyżej złoty 50 według mnie. W tych odmianach standardowych, natomiast te odmiany o wyższych kosztach produkcji, czyli załóżmy Gala, no też powinny być w dużo wyższych cenach niż w tej chwili są możliwe do uzyskania. To nie ulega wątpliwości, bo my no w tej chwili zjadamy zapasy. Część gospodarstw jednak, jak inwestowała troszeczkę, szczególnie młodzi ludzie, ci, którzy mieli największy zapał, skorzystali z kredytów. I teraz zderzając się właściwie ze ścianą, bo jeżeli w tym momencie załóżmy ktoś im proponuje, że może prosto z pola od nich tam jabłka kupić za kilkadziesiąt groszy, no to ten młody człowiek się zderza ze ścianą. On może jeszcze nie zdążył sobie do końca profesjonalnych komór zrobić, może to planował, no przecież wiadomo, że trzeba zacząć najpierw od nasadzeń i mieć co przechowywać, żeby potem tą chłodnię stawiać. Nikt domu od komina nie stawia, więc nie można mieć pretensji do kogoś, że zainwestował tylko i wyłącznie w nasadzenia, a nie zainwestował w chłodnię. Domu się od komina nie stawia, więc... No ale są te sadownicy, którzy nie mają komór i sprzedają jabłko. No tak, ale niech pani zobaczy, ile stoi pustych obiektów po grupach producenckich, po których hula wiatr i nikt z tym nic nie robi. Ja powiem szczerze, powstało coś takie jak Państwowy Holding Spożywczy, który... Jeszcze nie powstało. No, ale powstało, ale parę lat... Minister mówił, że jeszcze nie powstało. Ale parę lat to tak słychać o tym, że to powstawało. Ale Grzegorz Puda, minister obecny, no nie podpisuje tak za bardzo. Tak przecież trzeba by było z tym coś zrobić, bo wcześniej czy później ktoś, czy od syndyków, czy od tych osób, które chcą się tego pozbyć, czy to kupi i zagospodaruje i potem nagle może się okazać, że to, ten potencjał pośrednictwa czy przygotowania do sprzedaży, którzy mogliby zagospodarować sadownicy, to zagospodaruje ten odbiorca następny, czyli na przykład sieci, co już według mnie się zaczyna dziać. Panie Jacku, mam takie pytanie. Pewnie jest jakieś pokolenie, tak? Już po panu, które będzie chciało zostać w tym sadownictwie?
Czy jest, czy będzie chciało? To jest największy problem u nas sadownictwa. Ja żyję na wsi, tutaj mała wieś to jest wieś, która najwcześniej powstały sady w okolicy i były najwcześniej sady bardzo nowoczesne i w tej chwili ta wieś umiera. Wieś umiera, jest tylko kilka gospodarstw, gdzie są następcy, natomiast... Widziałam, w Skowronkach są chyba trzy gospodarstwa na sprzedaż. Tak. U mnie no, jedna córka jest chemikiem, druga córka jest kosmetologiem i dietetykiem. Pracują w Warszawie. No, dokąd będę miał siłę, ja będę pracował. Może któraś zdecyduje się, bo to różnie w życiu bywa. Ja do wieku emerytalnego będę próbował pracować w miarę skutecznie i robić dobrze to, co robię. Mam szczęście, że podjąłem współpracę i stałem się członkiem tam funkcjonującej w miarę dobrze grupy producenckiej, więc z tym zbytem jakoś sobie dajemy radę. No ale jak będą takie zawirowania na rynku, to i te grupy producenckie, które dobrze funkcjonują, nam nie pomogą.